Nie milkną echa po wizycie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd trzeciej osoby w państwie skrytykowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także sam lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przed kilkoma dniami złożył wizytę w Miami na Florydzie, aby wziąć udział w polonijnym kongresie 60 milionów. To forum łączące Polaków z kraju i zagranicy. Tomasz Grodzki udał się do Stanów Zjednoczonych w delegację jako marszałek Senatu i nie zabrał ze sobą żadnego senatora z Prawa i Sprawiedliwości. Towarzyszyli mu natomiast wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka z PPS oraz trzej senatorowie Koalicji Obywatelskiej: Beata Małecka-Libera, Kazimierz Klejna i Robert Dołan. Pewnie zaproszenie do senatorów PiS-u pewnie też było w jakichś nieformalnych rozmowach, tylko no, senatorowie PiS-u jakoś tak mało aktywnie pracują w Senacie. Tłumaczy poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Marszałek Grodzki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych rozmawiał z Polonią. Spotkanie szeroko relacjonowane było w mediach społecznościowych. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w Ameryce z odcieniem polskim. Wiele dobrych rozmów o Polsce, o edukacji, o kulturze, o kultywowaniu polskości. Spotkania z Polonią to jedno z zadań marszałka Senatu, podkreśla poseł PSL Marek Sawicki. Od przywrócenia w wolnej Polsce Senatu, Senat jednym z głównych zadań swoich miał współpracę z Polonią. Polonią rozproszoną po całym świecie, w tym szczególnie z liczną Polonią w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych zabrakło jednak spotkań i rozmów o charakterze dyplomatycznym, zaznacza poseł PiS Marek Ast. W momencie, kiedy mamy duży konflikt za naszą wschodnią granicą, groźbę agresji Rosji na Ukrainę, miejsce marszałka Grodzkiego jest w Polsce. Według medialnych doniesień wyprawa marszałka Grodzkiego do USA nie spodobała się także Donaldowi Tuskowi. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, kiedy dowiedział się o wyjeździe, miał wpaść w furię. On wie, jak bardzo to negatywnie może oddziaływać na wizerunek partii. W czasie, w którym to kwestia możliwej wojny jest na agendzie, nagle najważniejszy człowiek, jeden z najważniejszych ludzi w państwie, wyjeżdża sobie na ferie zimowe. Mówił socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Marszałek Tomasz Grodzki, organizując zagraniczne wyjazdy bez wcześniejszej konsultacji wewnątrzpartyjnej, próbuje budować swoją pozycję polityczną, zauważa politolog Mateusz Schmidt. Pan marszałek Grodzki chce pokazać pewną niezależność instytucji Senatu, pokazać swoją pozycję jako marszałka Senatu, a także swoją wewnętrzną pozycję w partii. Krytyka wyjazdu marszałka Grodzkiego do Stanów Zjednoczonych pokazuje, że Senat nie ma ostatnio dobrej pasy. Wcześniej na jaw wyszła sprawa mobbingu w Senacie. Chodzi o jednego z pracowników Izby, który miał być traktowany niezgodnie z prawem przez wiceszefową CIS Annę Godzwon. W tle ciągnie się także sprawa tzw. afery kopertowej. Minęło już 330 dni, od kiedy prokuratura krajowa skierowała do Senatu pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu. Śledczy chcą mu postawić zarzuty korupcyjne. Wiele jednak wskazuje na to, że Senat sprawą się nie zajmie. Powodem ma być błędnie sformułowany wniosek. Skoro prawnicy piszą wyraźnie do prokuratora, co należy w tym wniosku poprawić, a wniosek wraca prawie w takiej samej postaci, no to znaczy, że oni nie chcą, żeby ten wniosek był procedowany, tylko żeby on istniał medialnie, żeby pana stacja mogła na mnie szczuć, mnie oczerniać i... Mówił w styczniu marszałek Grodzki. Tymczasem szef Izby Wyższej Polskiego Parlamentu planuje kolejną delegację. Tym razem ma udać się do Dubaju. Cel wizyty jak na razie nie jest znany.